Ślub Oli i Piotra już jutro. Do tego czasu muszę załatwić dekorację sali, stoły tematyczne, helikopter i oprawę pierwszego tańca. Istne Mission Impossible? Mam nadzieję, że nie. Inspiruję się Jamesem Bondem i zamierzam pojawić się w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. Przede mną pierwszy taniec. Zapraszam. Cześć Krzysztofie. Cześć. To jest młoda para. Cześć. A to jest Krzysztof, który jest specjalistą od efektów specjalnych. Krzysztof, co możesz zaproponować do pierwszego tańca? Tak naprawdę dwie rzeczy. Jeden to jest niski dym, aha, dzięki temu tańczycie w chmurach, mhm, a druga, że to jest konfetti. No dobrze, moi drodzy, co wy powiecie na próbę? Teraz? Teraz. Ja zobaczę, jak wygląda wasz taniec. Zrobimy próbę z dymem, zrobimy próbę z konfetti i będziecie podejmować decyzję. No dobra. Ja jestem zawsze gotowy. Brawo, mój chłopak. Dym robi takie wrażenie, że jesteśmy właściwie w niebie, jakby. Bardzo fajnie się tańczy w tej chmury. Konfetti jest super oprawą pierwszego tańca. Sam wybuch mi się bardzo podobał, był taki, że od razu się zaczęliśmy śmiać. Moje ulubione konfetti jest w kolorze złotym i idealnie pasowałoby do wesela Oli i Piotra. Natomiast jest ono śliskie, więc musiałoby być wypuszczone dopiero pod koniec tańca. Dobrze, a jeżeli na weselu są dzieci i tak tą łapeczką i tak do tej buźki, to co się stanie? Jest nasączone specjalną substancją, mhm, przez którą jest gorzkie, mhm, i niesmaczne, nie nadaje się do jedzenia. Będziesz próbowała? O, no! Jezu, naprawdę to jest okropne. To jakie nie to. To mi wystarczy, twoje zdanie, ufam. Nie, naprawdę, o Jezu, nie, nikt tego nie zje. A jeżeli to konfetti spadnie na stoły, na których palą się piękne świece? Konfetti nie podtrzymuje palenia. Dobra, sprawdzam. Naprawdę? Naprawdę. To proszę cię bardzo. Będzie płonął. I podpalamy motylka. Znaczy nie będzie płonął podobno. Aha. On się jedynie zwęgla. Okej, faktycznie, nie przenosi ognia dalej. Na wyjątkową oprawę pierwszego tańca, taką jak konfetti bądź dym, musimy przeznaczyć około 1000–1500 zł. W moim odczuciu fajniej wyglądało to konfetti, bo działo się po prostu coś przez cały czas i jakby na całej powierzchni sali, nie tylko na dole, ale oczywiście decyzja należy do was. Konfetti wyglądało pięknie, ale zawsze marzyłam o dymie, to mi się podoba, dlatego wybór był prosty. Ale czuję, że zrobię im jeszcze niespodziankę i to konfetti jeszcze się pojawi.